Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Motosport, przygoda i zacny gość, zacny zawodnik, który rozpoczął niedawno swoją wyścigową przygodę, Adam Karkuszewski dzisiaj w studio. Dzień dobry, Dzień dobry. Adam. Adam. Państwa, Squad Drive to są samochody mini-kopery, ale jadą naprawdę fantastycznie. Wyścig jest niełatwy, nietrudny, bo tam wszystkie samochody idą spod jednej ręki, jednej firmy jednego mechanika, mają 200 koni mocy, wszystkie równo i proszę Państwa, to jest jeden z najbardziej zaciętych wyścigów, Sezonu na to, że poznać. Coś do tego Adam dodasz? No, auta z, tak, dwustykonne. Tona wagi, e, slick z przodu, i slick z tyłu. E, wszystkie auta są takie same, doważane do najcięższego zawodnika, więc realnie jest ta moc do wagi, jest równa e, każdemu. Z, e, I same umiejętności zawodników tylko decydują o tym, kto jest pierwszy, kto ostatni, więc. Z, z, z racji tego jest to moim zdaniem najmocniejszy puchar w, aktualnie w Polsce e, do wygrania. E, nie jest tam łatwo, bo różnica między pierwszym a tym 14, 15, 16 jest naprawdę niewielka. Tak, no czasami dochodzi tam do no, kwestia <laughs> dwóch sekund, trzech, więc... Jakby, no to jest kwestia umiejętności i odwagi do hamowania, do zakrętu. Chcesz zająć w tym sezonie 2021 szóste miejsce. Od razu powiedziałem, nie będzie tak łatwo, masz za mało doświadczenia. Co ty na to? Ale jest to <noise> jakiś tam cel minimum, ten to przejść w stawce. Wiem, że aktualnie tempem tak jakby już jestem w stanie tam być i teraz to kwestia samego wyścigu. Bo już w tym roku byłeś na torze. Tak, już w tym roku już z kubą golcem e, testowaliśmy nowe barwy i e, jakby, już takie, takie pierwsze odrzewienie e, po zimowym. Jak e, poszło? Dobrze, bo z, na zużytych slikach i z kubą golcem po prawej stronie, na torze, które był no, po zimie, tak, gdzie nie, nie ma zbytnio dużo ilości gumy, czasy były naprawdę bardzo dobre, więc e, jakby. Wygląda to bardzo optymistycznie. O. Proszę Państwa, no więc poznajemy się, nie ulega wątpliwości. Ten, który będzie, no ja trzymam kciuki za cały skład Drive, nie ulega najmniejszej dyskusji, ale skąd się wziął Adam na e, torze wyścigowym i w sporcie, motosporcie? No i bardzo cię proszę, jak, jakie były tego początki. W to Sam przypadek, w... można tak w... powiedzieć? Nie, to bardziej jakiś cel obrany ileś tam lat temu, ale z, ogólnie to z samego sim racingu, czyli no, jazdy wirtualnej, tak? gdzie od nastu lat już y, startuję w różnej randze y, lig y, polskich i zagranicznych i z, w końcu, kiedy dało mi radę, jeśli chodzi o budżet, tak? Film, y, który mogłem zgromadzić, y, dało mi to możliwość startu już na torze. No wtedy no, jakby tą kropkę nad i chciałem postawić, czy faktycznie moje umiejętności, które nabywałem czy które sądzę, że posiadam, zdają egzamin na to że. Czyli co? Pojechałeś, zadzwoniłeś do Kuby Golca, tak. którego serdecznie pozdrawiam. <laughs> pozdrawiam. <laughs> no tak, jak wypadła tak, to, to ma... wypada ta pierwsza jazda? No z, y, pierwszy próbna jazda. Tak, Pierwszy Taka mój kontakt z torem wyścigowym i z autem wyścigowym, no bo minie jest autem wyścigowym, na torze. I pamiętam, że ten pierwszy dzień skończyłem z czasem minuty, poniżej minuty 55 na torze w Poznaniu. Gdzie, który no, masz jakby, masz wie, wie, jakby wiesz sobie chyba zle, sprawę, że żeby w, 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 w okolicy 1,50 zejść dwustokonnym autem, tak jest, tak to, tak to, jest. To, jest, to już też trzeba szybko, tak? no Więc, to jest trzechać szybko. Masz talent, kuba cię pochwalił. Tak, że no Kuba, później Kuba i Przemek Puciński, czyli no szef w składu, spadł, promotor z serii, no, wiercili mi dziurę już w brzuchu odnośnie startów <grym> możliwych. Dołącz I zielone. że tak, że tak dołącz, 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 dołącz. No i w końcu tam po chyba jeszcze trzech kolejnych takich wyjazdach na tory trackdayowych. Ty zadowolony, pełen energii, z pełnymi nadziejami, fajnymi planami, <grym> proszę Państwa, rok 2020 i pierwszy Twój wyścig nie pamiętam. Pierwszy wyścig z, od startu do, to był wielki stres. Pamiętam, w, zrobiłem bączka na pierwszym wyjazdowym, na nowym sliku, na, nowy, na zimnym torze. Za mało rozgrzałem slika. Pierwszy w lewo po starcie? Pierwszy pra, to były kwalifikacje. Pier, y, Baba Jaga, tak? P, prawo. Tak. Po na takim pierwszym, takim, takim, takim bardziej ostrym przejeździe bączek na. Pierwszym możliwym z no, Stałem tyłem do kierunku jazdy, jakby to, to pamiętam. A, a samego wyścigu to właśnie, sam, samych dwóch wyścigów to są dwa sprinty. Nie pamiętam w ogóle, więc to jest jakby ilość emocji i różnych, jakby nie wiem, doznań, które, się, które są w trakcie samego wyścigu i przed nim, tak, tego oczekiwania. Niech powiedzieli, nie martw się, bo ci, którzy mają już tytuły Mistrza Polski za sobą, na przykład jak Golec, już wspomniany, powiedział, że też nie mamy do swojego pierwszego wyścigu. Tak. A potem była runda trzecia, no. I no, już udało się tak, bo, bo to, to był. Ten, ten druga runda, na, której, na, której, na którą przyjechałem, to był już taki wyścig, gdzie faktycznie czułem, że się ścigam. To jest też jakby jest Pierwsza to ta, taka runda, to jest, gdzie jedziesz tylko, żeby dojechać, tak, żeby zrobić Ach. te kilometry, e, z, z, zdobyć doświadczenie, to takie wyścigowe, i jeździe w grupie. A podczas tej drugiej rundy, już faktycznie czułem, że się ścigam, no i f, f, udało się. Stanąć na podium, e, na trzecim miejscu e, w drugim wyścigu, e, czyli, czyli moim czwartym realnie w karierze, tak nazywam. Byłeś trochę zaskoczony pewnie. Tak, że no, że, to tak no, ładnie ci poszło. i. Kolega Damian bo... e, musiał zadzwonić do, do żony i powiedzieć, że. Bo, bo, może może mi, mi by nie uwierzyła odnośnie, e, że stanę na podium. więc. No. I, ale oprócz sprintu, bo mówimy tutaj, Tor y, Poznań to jest y, długość. 4083 metry i to jest sprint, 20 minut, plus 25. 25 plus jedno okrążenie, ale są, proszę Państwa, jeszcze bardzo ciekawe tematy związane z tak zwanym długim dystansem. Dwie godziny, dwóch kierowców i jak sobie poradziłeś? Teraz słucham Twoją przygodę, bo to też było też ciekawe. Było, to były trzy wyścigi z Damianem no, e, e, Lapartem i z, powiem tak, z pierwszy wyścig e, wypluło nam Płoś, e, z, kiedy jechaliśmy Praktycznie o zwycięstwo, tak. Yy, z ten. W drugim wyścigu uszczek pod głowicą, gdzie też jechaliśmy o pewne podium, tak nazwijmy to, a w trzecim wyścigu, tym najbardziej deszczowym, też, który powiedział pamię, tak, pamiętaż, tak, tak. Z, te, gdzie u, ulewa Ala Monson nam u, u, uderzyła w nas, jechaliśmy. Dojechaliśmy do, do mety bez problemów, ale na czwartym miejscu. Jakby finalnie, z, jakby no, kiedy nic się już w końcu nie działo y, y, odnośnie jakby żadnych problemów z autem, to to tylko czwarte miejsce i trochę taka I nie tam, mniej niż pół, półka za, za podium, y, no i takie, taki niedosyt nie pozostał odnośnie tego tego tej kropki na lis, z tym podium właśnie w Endurance. To miałeś już niesamowite przygody, i w słońcu, i w deszczu, tak, i że, to możesz powiedzieć, że przeszedłeś w tamtym sezonie niezły szest, jako tak, zawodnik. Tak, szczególnie ta finalna runda, <laughs> to była, ka każda sesja wręcz była, to była jazda w wyzwaniach, tak, było, bo z, <laughs> pamiętam ten m, te kwalifikacje do pierwszego wyścigu, to były mokry tor, przyschający już, lekko, i była dowolność, czy idziemy na sliku, czy na semi sliku, czy na sligu pełnym, czy na deszczówce. S I jakby to była też nowość dla mnie y jazdy właśnie no, w tasliku mm -hmm. na, na mokrym torze. Później w wyścigu, to też już był lekko mokrawy tor i już też pełen Slick. Y a drugi wyścig to był w deszczu, na deszczówce. Jakby wtedy było pełne spektrum. A w, a w samym Endurance to był deszcz, monsun, który naprawdę w no, momentami nie widziało się nic. Szczególnie jak jeszcze porszaki czy e, radikale cię mijają, kiedy tą chmurę, e, chmurę z deszczu wbijają. Trzeba się Tak, Trzeba e, Więc, więc ta Najtrudniejszy, to... najtrudniejszy fragment bardzo cię proszę ciekawy jestem. Mam Dla mnie ciągle to jest drugi lewy. Jest, żeby, że tam ciągle mam jeszcze jakby najwięcej, Najtrudniejsze. To jest jakby tam jeszcze. Tam ciągle, przed Tak. Pewnie, tak? Tam jeszcze mam najwięcej. Y, czasu do zyskania jeszcze, żeby tam jeszcze lepiej no no jechać masz, niż... Masz nad czym pracować, czyli masz tak. pokorę. Co do tego sportu, tak. to jeszcze musisz się trochę poczuć, ale doświadczenie już nie bałeś się. Skąd się bierze teraz to nastawienie, jak już wspomniałem wcześniej, szóste miejsce w tym sezonie, no i y, y, takie nastawienie do tego, żeby y, już tutaj y, podkreślić w sezonie całym <laughs> swoją osobowość, czyli Adam Karkuszewski będzie y, zawodnikiem, z którym innym się liczyć. Patrząc na, na czasy i z, y, jakby to, gdzie. Jakby jak daleko obecnie jakby patrząc nawet na wstecz rok temu no, nie miałem w ogóle licencji, tak wyścigowej, y, a w tej chwili patrząc na y, tempo, tak, i, postęp i postęp czasów, i powtarzalność też czasów y, podczas samej jazdy, i zrozumienie samego auta, y, jego ustawień, co co wpływa w jakiś sposób też na to, jak auto jedzie i co lepiej mi pasuje, co, co mniej. Bo wiele rzeczy się dało, się, dało się wyeliminować w tamtym roku odnośnie tego, jak samo auto się zachowywało, jak ja prowadzę auto. To są jakby to są dwie skrajności. I jakby w tej chwili tak patrząc właśnie realnie na to, co w tym roku jestem w stanie zdobyć, no to właśnie te top 6 to jest takie Taki plan. Ale powiedzmy o mechanikach. Mechanicy są ok, tak? No trzeba tak, to powiedzieć, że, powiedzieć, że są to faworyci. Tak, że każdy ma swojego własnego mechanika. To jest takiego, który ustawia ci auto, albo jest no, Kogo masz? Z, właśnie, właśnie. To, to jest jeszcze, jakby mechanicy są jeszcze nie aha, przypisani, przypisani jeszcze, no, ten, Więc zobaczymy, na kogo trafię. Ale no, to, z... no to, Pluciński będzie decydował. Hmm, pewnie. Tak. I... Losowanie. Lot... Losowanie, tak? Nie wiem, no, jeszcze nie, nie zostali przypisani jeszcze mechanicy do, do A zasobania. co ty na to? Była taka fajna przygoda, Jedziesz, ścigasz się, tu nagle się okazuje i dowiadujesz się, że nasz kolega, i zawodnik, i wspaniały dziennikarz, dziennikarze, bo i Mikiciuk mm -hmm. i Kornacki pojawili się na to, że w strojach oczywiście zawodników. No. I oni zasiedli za sterami, a ty mówisz, o nie, no tych chyba nie minę. Oni są świetni, oni są doświadczeni. Bo już Kornacki na Porsche. E, Mikiciuk, no jakby nie było na i, go, i też na Porsche. Nie no, z... Fajna, fajny temat. Byli z nami, <grym> <grym> ale, fajne, ale, ale fajne. faktem, że już się widziało, już się listę zgłoszonych aut do tej finalnej rundy, no. tej, gdzie było 19 mini zgłoszonych i, i 9 do Endurance'u, no to, to był rekord serii od 3 lat, tak? jeśli chodzi o ilość aut na torze. No i jakby te dwa nazwiska <grym> no, <grym> mocno przyciągnęły uwagę z... Wszystkich zawodników. Tak, tak, i, tak, i, tak, i publiki, tak. i samej reszty. No, tak. i też, i też, ale też pokazało też łatwość startu w tej serii to jest raz i szybkość, z jaką oni też się akcentowali w samym aucie i tempo, jakie y, znaleźli dość szybko tak z, y, w samym aucie więc jakby to pokazuje tylko, jak seria, jak auto też jest łatwe w cudzysłowie y, do, do, do takiego ogarnięcia, że można przyjechać dosłownie. I chwilę z i... tak. Jakby... No ale to tak mówisz trochę, no trzeba trochę poćwiczyć potrenować, to nie jest takie do końca, ale tak, no. generalnie fajnie. Oni się integrowali, bo były zebrania, bo były spotkania tak. i, i też rzeczy. Pozdrawiamy ich naprawdę bardzo mocno, bardzo serdecznie. To nie ulega wątpliwości i zapraszamy znów na tor, zapraszamy tym razem do drive skład. Barwy, powiedz o tych barwach, bo e, do tego przyłożyłeś się solidnie. Adam, naprawdę solidnie. No, twój samochód wygląda teraz, no, no w naprawdę tym roku... możesz się pokazać, z nim na Imoli e i, <noise> i jeszcze na innych legendarnych torach. No, no, w, ty, w tym roku taka decyzja z, 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 zapadła, że nie same tylko naklejki tak, yy, tam metr na metr tak na samochodzie, który jest nam ten, że w pełni go oklejemy, bo też w tamtym roku to był taki trochę spontaniczny, ten, te starty w tych tylko trzech z czterech rundach, czterech rund. No yy, zaczynałeś, zaczynałeś tak, dokładnie i tam tylko była kwestia, no, jakby nie, nie wiedziało się, co będzie jeszcze w tym roku, jak to by dalej będzie wyglądało, więc jakby nie było sensu wtedy obklejać go całego. A w tym roku, że już jakby no z góry się yy, zakontaktowałem w serii i, i żeby jechał cały sezon. I mówisz, Ej, tak, więc, ja. tak więc jakby w celach promocyjnych, nazwijmy to też, że auto zostało w pełni obklejone od A do Z, od, 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 od zraka do zraka. Ale posiedziałeś to... trochę, przy tym, tym ładnie wygląda. Aż no, to jest firma też, która obkleja, chyba nie wiem, po, połowę stawki może obkleiła, <laughs> z, z więc też mają doświadczenie odnośnie z, już kształtów no. i tak dalej. Proszę Państwa, to nie tylko AMM, proszę Państwa, to są różne samochody, naprawdę od Lamborghini, Porsche. I, Jakich sobie tam byście nie wymyślili, łącznie tutaj Adam oczywiście z Hajgo, to są też nasi przyjaciele, których pozdrawiamy, tam są zastawy, tam są łady, ale timery można sobie sprezentować i dołączyć się do Adama na przykład, czy do samych wyścigów, bo jest to wielka przygoda. Tak, zachęcam, no, Adam, proszę cię bardzo, no, z, tutaj, tutaj, masz, jest, tutaj jest łatwość. Jest... zapraszaj innych, którzy się może wahają. Z, y, oczywiście należy mieć jakby no budżet, tak, ale, ale samo sobie jakby to dołączenie do samej serii nie jest. Tak trudno, jak się może, czy w ogóle do, wy, do wyścigów. Nie jest tak trudno, jak się może wydawać, tak. Kwestia zrobienia licencji wyścigowej i później nawet nie wiem, start w tych wyścigach długodystansowych, gdzie naprawdę za kilka tysięcy złotych, tak, można wynająć kije pikanto nawet, tak, na, na dwóch kierowców. to jest taki, są że aktualnie naj, najtańszy entry level, taki do wejścia, jakby do, do wyścigów o Mistrzostwa Polski, tak? No, mówimy... Oczywiście, gdzie, oczywiście. o to tak, tak mówimy pod szyldem Polskiego Związku tak, Motorowego. Tak, i, i dokładnie, bo, bo w samych kwestiach wyścigów jakby nie ma y, alternatywy dla y, Mistrzostw Polski, tak? Y, nie wiem, w rajdach mamy, nie wiem, lokalne rajdy, albo Mistrza y, danego miasta, y, powiatu, województwa, czy jakiegoś tam regionu. I można iść takie szczebelki w górę, aż do Mistrzostw Polski w rajdach samochodowych, a w wyścigach jednak, no, jest jakby od razu... MP, tak? A jeszcze mieliśmy pozdrowić Alejskiego. Tak. Bo z nim będziesz się, alejski, bardzo cię proszę. Bartku. Bartek, po, pozdrawiamy bardzo mocno, bo tutaj z Adamem, no, masz pojechać, jak ja się myślę, chyba w długim dystansie o te mistrzowski. No na pewno tam, tam, tam są <laughs> Kto jedzie pierwszy? Jak wy to ustalacie przed czy znaczy, to, to będzie chyba z, z, e, za mini, Ostatny... bo jest tak, że jeśli wycisk jest suchy, no to bak paliwa starcza na jedną trznią każdego dystansu, czyli, czyli, czyli musi jechać y to, to później jest na zmiana, jest. Aha, jest że, ja wiem, że nie, na zmianę, ale to zaczyna. Bartek, ja, Bartek. W, wyśc w drugim wyścigu jest po prostu ja Bartek ja, czyli jakby że jest, yy, tak żeby każdy jechał po równo. Do zobaczenia przed wyścigiem Powierz, zapiszę i zapytam się o szczegóły. Proszę Państwa, musimy kończyć. bo to sporo, bo to przygoda. Adam Karkuszewski dzisiaj razem z nami. Dziękuję Ci Dzień bardzo, bardzo serdecznie za przybycie. No i co, ja trzymam kciuki za ten sezon i podziel się z nami swoim dokonaniem. Ja już teraz po ładnym oklejeniu kasku będę cię z daleka wiedział, bo to. Jest to jest, jest. Taka, takie barwy, że na kilometr już będę widział, o tam idzie Adam do swojego tak samochodu miniaka. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na kolejny odcinek Motosport Moto przygoda, a będzie się działo w tym sezonie bardzo dużo, nie tylko w mini, nie tylko y, w drive-skład. Dziękuję.